ten moment, ta chwila, zaczynam ciąć trzeci rządek. No i cóż, zrobię sobie króciutką relację, pokażę Ci, jak ta robota wygląda. Zadowolony jestem, chociaż zobacz, godzina 15, zaraz będzie ciemno! No i cóż, ci pięknie borówkę przytnie, to później się zobacz, przekompostowaną trocinkę podsypie jednej i drugiej strony. No i krzaczki mocno podcięte, chociaż nie widać tutaj leżących tych pędów, ale zostawiłem same świeżaki, no i na wiosnę będą miały energię, żeby wystartować. No i zaraz się pokażę produkt, jaki możesz u mnie zamówić, bo uważam, że warto. Tak! No i podchodzimy, uważam, wielka przyszłość uprawy borówki w donicach, no bo muszę sobie postawić na balkonie, kilka nawet sztuk przestawiać. No i taki właśnie produkt można u mnie zamówić. Zaraz Ci pokażę, jak możesz to zrobić. No i ten pan na pulpicie to jestem ja za kilkanaście lat. Teraz uwaga, zasłużyłem wieczór. No i cóż, chciałem Was przekierować na stronę, ale niestety do poniedziałku jest awaria. Tutaj coś z adresem SSLL i tak dalej. No ale cóż, zapraszam Cię na grupę zamkniętą Borówka, grupa Życie w Ogrodzie, tutaj się sporo dzieje. No i cóż, ja materiał montuję w takim właśnie oto programie. No i troszeczkę kaszelek mnie łapie. No i cóż, chciałem Cię zainspirować właśnie uprawą borówki w donicach, na balkonie, no ale niestety nie tym razem. Więc zostawię numer kontaktowy, możesz napisać SMS-a, no i zamówić w ten weekend i w poniedziałek Ci mogę wysłać. Ale to zobaczymy, czy damy radę, bo na razie jest kasze. Do następnego, pozdrawiam. No i cóż, pieniądze muszą pracować, ale życie w ogrodzie również. Do następnego, cześć.